co? No, ciepło. Tutaj kolejny bar, grill bar. Nie. To jest siarkowe, nie? No, od siarki to tak się porobiło. No i gdzie nas tu zawiało na odpoczynek? Piotrusiu, w jakiej jesteśmy miejscowości, bo ja zawsze przekręcam. Wrbów. Wrbów. Idziemy pomoczyć się w wodzie siarkowej, w ciepłych źródełkach. Zobaczymy, czy jest fajnie. Godziny otwarcia od 9 do 22, od poniedziałku do niedzieli. I tutaj mamy basen pływacki 26-28 stopni, basen do siedzenia 36-38 stopni, basen dziecięcy 28-32 stopnie, basen motyl 36-38 stopni. Teraz tak czytamy 2,5 godziny, 11,5 euro. Jeśli chcemy być na termalnych basenach, to 14 euro 2,5 godziny. Teraz wyświetla się, ile osób jest na letnim, ile na termalnych. No nie wiem, na stronie były inne ceny niż tutaj się okazuje na miejscu. No ale chyba wejdziemy. Zona termal i zona lato. I wchodzimy i szukamy gdzieś przebieralni. Także przed wejściem do szatni jest czytnik, przykładamy zegarek i wyświetla nam się czas i powinien być numer szafki, ale nie widzę. Chyba, że trzeba dokupić. Zaraz się dowiemy. Tylko baniaki to swoim zegarkiem. A, po zamknięciu. Ale przytusić, ale przycisnąć. Elegancko, dziękuję bardzo. Proszę. Tak to dobrze spotkać Polaków za granicą. Także tutaj mamy szafkę, sobie wybieramy, która jest otwarta. Mamy taki przycisk, zegarkiem dociskamy, ona się koduje i jest zamknięta. Później zegarkiem otwieramy. I wszystko działa, także zostawiam tutaj plecak i zamykamy. I już, jest zakodowane. 921. Szafki, szatnia tak wygląda. Jest wolny. Tutaj są przebieralnie i prysznice i Piotruś. I teraz jak przytkniemy tutaj, to nam się wyświetla numer szafki i ile czasu zostało. A, to nie muszę zapamiętywać. Wychodzimy z szatni, idziemy na basen z wodą, która ma 38 stopni. Tutaj przechodzimy przez prysznicę. Jest gałeczka, zawór, którą odkręcamy prysznic. I idziemy dalej na basen. Nie ma przyzwyczajania się, to jest wrzątek normalnie. No, tu trzeba się przyzwyczaić do ciepła. Jest ciepło, nie? O, ale ekstra. O, ale ciepło. W wodzie, która ma 38 do 38 stopni. I te baseny siarkowe nie są zalecane dla osób z rozrusznikiem serca. Tak, czytałaś, tak? Tak, i dla dzieci do 3 roku życia. Aha. Głębokość tego basenu to jest 1,20 m. Jak w Polsce się czuję. No, często po polsku mówię. I obok jest basen, chyba ma 1,80 m. I tam temperatura wody jest do 28 stopni. Było to zimno, nie? Od 16 do 28 jest w tamtym basenie. No jak tam właśnie widzicie, to jest basen tylko dla osób umiejących pływać ten drugi. A, bo 1,80 m. 1,80 m, ma, tak. A co, zimna? No wejdź, podług tamtej. Tu się możesz ochłodzić. No, to ja wolę tamtej ciepłej sobie postać. A w tym jest od 16 do 38. Bliżej 38 niż 16. 38. Tak. No wrzątek, woda wrzątek. No i w koło właśnie są takie jakby bicze wodne. Można sobie, właśnie tu się będąc, tu się siedzi przy tych biczach. A tu się siedzi? Tu się siedzi. Tam, gdzie są te barierki po środku,
to tam też są siedziska z prawej i z lewej strony tych barierek. Także tam też się siedzi. W koło są właśnie wszędzie. To są te loty siarkowe, chyba, nie? To? No. I... Nie jest ta. Nie. Siarkowe, nie? No, od siarki to tak się porobiło. No zobacz, to wszystko jest plastikowe, nie? A z nalotem, tak. Z nalotem. No i koło właśnie wszędzie są leżaczki. Jak, nie trzeba rezerwować, nie trzeba płacić. Jak jest wolny, kładziemy ręcznik i po prostu jest jakby taka rezerwacja, tak? Przez to, że jest ręcznik. I to jest czynne od godziny 9 do godziny 21. My jesteśmy na tej strefie letniej, nie pod dachem. I koszt wejścia 2,5 godziny to jest 11,5 euro. To jest najmniej 2,5 godziny. Można więcej, ale my wzięliśmy tą... To najmniej 2,5 godziny. Tak. A dla seniorów jest taka zniżka 9 euro za 2,5 godziny też, nie? Tak, bo na basenie nie ma żadnej... Nie ma tu atrakcji dla dzieci, zjeżdżalni i tak dalej, więc dzieci mogą tu się nudzić. Dziecko, nie wiem, nie będzie się nudzić i lubi pływać pod nadzorem rodzica, no to też jest to jak najbardziej wskazane, tak? Każde dziecko jest inne. Każde dziecko jest inne, dokładnie. To co, idziemy jeszcze pokazać, co jest dalej? Idziemy dalej, na basenie. Dobra, no to wyjdę. Leżaków starczy dla każdego. No i są dwa rodzaje, bardziej leżące i takie pół... Siedzące. Pół siedzące. No tak, tu są baseny dla dzieci, jeden, drugi z ratownikiem. I to jest i woda ma... 28-32 stopnie. I jeszcze tam dalej, w prawo. A, to tak. Jest strefa gastronomiczna. Czyli tak, tutaj wchodzimy. Tak, tędy wchodzicie, tutaj macie szatnie. Po prawej szatnie. Szafki. Szafki. Po lewej strefa gastronomiczna. I jeszcze dalej idąc jest plac zabaw dla dzieci. Także też można z dziećmi i fajnie... I wszędzie te leżaki, nie? Tak. Myślę, że sobie też można ustawić, w którym miejscu się chce ten leżak. Tak, to jest jakby takie... Nie jest przypisane do miejsca, nie do niczego. Langosze, pizza... Hot dog tam chyba około 3 euro, hamburger około 4. To są szatnie, natryski. Damskie, męskie, prawo damskie. Nie wyszło termy popołoskie i jakieś tam inne bukowiny tatrzańskie. No to tu się udało, tutaj tłumów nie ma. Nie, marzlina, dzieciaki sobie jedzą. Tutaj kolejny bar, grill bar, piwo, można kupić kofole. 50 pilsner i kofola. I jest taki mostek. No, idziemy takim mostkiem. I tak, tu po prawej jest ta strefa termalna pod dachem. Pod dachem. Wychodząca również na zewnątrz. I tutaj jest ten basen, wszystko, tak. Co widzicie, to jest strefa. Tak, to już inne leżaki są. Inne leżaki, inna strefa. Nie wiem ile, to chyba 14,5 euro był. 14 euro. 14 euro koszt właśnie. Nie wiem, te ceny się zmieniają, także trzeba zerkać na stronę, no nie? Dokładnie. My jesteśmy w sierpniu 2023, także te ceny są na sierpień. I tu kolejna strefa w cenie 11,5, tak? Tak. I znowu leżaki, tu jest... Basen 1,20 m, temperatura wody do 30 stopni. Co? No ciepło. No jest najcieplejszy był ten pierwszy. Tak, tam to mega, tak? O, to jest akurat. A to jest super. No. To jest ten basen rekreacyjny. Tu można sobie popływać. Ja płynę do was. Tu jest gdzieś tak ile? Z metr? Metr 50? Metr 50, nie? No, góralska muzyczka. Kąpielisko czynne do godziny 20. Także tak naprawdę 20. Tu można popływać, tak. Tu jest chłodniejsza woda, nie? No do 30 stopni. Relaks sacyjny. Jest dość duży, też są leżaczki. Także miejsce jest naprawdę duże. Jeśli te małe baseny wystarczą dla dzieci, które pokazywaliśmy przy placu zabaw, to jak najbardziej z dzieciakami też. Tylko no, nie ma tych takich atrakcji, zjeżdżalni, nie wiem, różnych i jacuzzi. Jacuzzi, no.
jest po prostu skromnie, ale mi się wydaje, że jeśli chcemy się tylko wygrzać, odpocząć, tak jak my po spacerku górskim, to... Wygrzać kości. Wygrzać kości. No tam jeszcze też jest... bary są jakieś, tak? Tak. O, i tu jeszcze szafki są na zewnątrz. Tak. Ciekawe. Jeśli coś mniejszego, to można taką szafkę, jeśli bo to jest taka mniejsza szafka. Tak. I większa, mniejsza. No, te w środku pokazywaliśmy, jak się też koduje tą szafkę. Także myślę, że chyba z naszej strony to tyle, co... No, chyba wszystko pokazaliśmy. Co można tutaj użyć, będąc. Na pewno niezgodniejecie. Na pewno się napijecie, na pewno odpoczniecie. Są to baseny siarkowe. Jeszcze tak naprawdę to nie wiemy, co ta siarka czyni. Ale jakie ma kwestie zdrowotne. Ale no nie zaszkodzi, mam nadzieję. Jak nie pomoże, to nie zaszkodzi. My mieliśmy czas na 2,5 godziny. Zawsze można sobie podejść. Przy szatniach jest, przyłożyć. Jeszcze... Wszystko co dobre, szybko się kończy. Mamy rekompensatę za wczorajszy dzień. Także było miło. Odpocząłeś? Tak. Ja też jestem taka... Jezu, lekki taki. No. O, tu ostatni rzut oka na baseny z góry. Pa, pa, baseny. Było miło. Wejście do basenów. Thermal Park. Przed wejściem jest bankomat. Także nie ma się co stresować, można sobie wypłacić. I tu są temperatury wody w konkretnych basenach. I tak jest, sprawdzone. Tak wygląda parking. Tam się wjeżdża tak, jak wjeżdża teraz tamten. I parking jest z takim widokiem. Na Tatry. Darmowy parking. Tylko, że jak chodzimy na termy... To już widoku tego nie mamy, bo termy są na dole. Te baseny. Także jeśli chodzi o baseny siarkowe, to nie są zalecane dla osób z chorobami serca. Po przebytym zawale lub jakichś chorobach wieńcowych za to pomagają na różne bóle, tak Piotrusiu? Tak czytałaś? Tak czytałam. Także... Na pewno są zdrowotne.